Kolejny dzień. Zaczynamy składanie alternatora. Musiałem sobie wszystko przemyśleć, więc mam teoretycznie wszystko przygotowane. Wiem, że będzie ciężko to poskładać, ale jest. Mam przyrządasa pomiarowego. Mamy jedną setkę tolerancji i będę chciał wam pokazać, ile tu brakuje. Tylko, że to jest powierzchnia, która się świeci. Nie wiem, czy się uda złapać. Teraz tak, mamy 17. Od dołu mamy zaliczoną kreskę, więc wiemy, że to jest 17,95. Brakuje mi 5 setek. Dlatego też te oto szkółeczko oryginalne na 17 lata jak prosie w miechu. To powinno siedzieć ostro na wałku, ale niestety nie siedzi po całej długości, bo część jest wypracowana, co widać po śladach, a część jest niezużyta. Nawet na tej niezużytej części lata, bo tutaj jest też tolerancja na plus, a tu jest tolerancja na minus, przez co mamy, stawiam, że dychę na minusie. Więc co? Bierzemy się za składanie. Benzyna, jak zawsze, mam rozładowany, żeby w razie W nic się nie stało. Wydmuchamy sobie i zanim to poskładamy, wylejemy nadmiar. Powinno zaraz odparować. I założymy sobie tak. Mam to po kolei. Mamy jedną bieżnię. Jak widać, troszeczkę przebarwiona. To są kulki. Są z tych łożysk, co rozbierałem. I tak, wkładamy sobie jedną bieżnię. Jeszcze paluszkami wyczyszczę. Nie będę to odtłuszczał, że w razie W będę umiał ściągnąć. Prędzej próbowałem demontaż. Udało się, więc jest spoko. I teraz tak. Rowkiem do nas. Wentylator, raczej przedmuchiwacz w stronę alternatora. Przekładka. Ale przekładkę, podkładkę sobie później damy. Teraz muszę włożyć tutaj. Mam mocno zmodyfikowany wpust. Cięciuńko. Jest doszlifowywane, żeby pasowało. Teraz mam nadzieję, że będzie mi to pasować, że to w dobrą stronę obrócę, bo jest niesymetrycznie. Jak widać, może widać, może nie. Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj jest to, co tutaj jest wycięte, wyszlifowane. To będzie druga szala, więc to mamy. Mamy podkładkę precyzyjną na 17 0,25 mm. Mógłbym zmierzyć, wam pokazać, ale szkoda czasu. No i mamy kółeczko. Tył też troszeczkę oszlifowałem, bo te lepsze kółka, bo sprawdzałem, bo mam kilka używek, te lepsze kółka są tak zwane czernione. Czyli są po prostu nawęglane powierzchniowo, a to jest malowane proszkowo. Dlatego to się tu zużywa. Wziąłem nowe kółko. Tamte prawdopodobnie spróbuję jakoś naprawić. To znaczy zrobić wytoczenie. Większe wytoczenie i na nowo je zakołnierzować. Tylko nie wiem, czy to będzie ekonomicznie uzasadnione, czy po prostu będzie lepiej kupić lepszej jakości kółeczko. Bo jakby nie było, to lata. Dlatego przychodzi to, ale niż to dam, sobie zrobimy na sucho przypasowanie. Ładnie wskoczyło, ładnie tutaj widać, że jest dziurka. I to, co mnie interesuje, ten cięcieńko nie przestaje do góry, przez co jak wsadzę podkładkę z bieżni, z łożyska, czy
czyli bardzo twardy materiał. I będę dokręcał nakrętkę bez podkładki sprężynującej. Powinno ściągnąć to równo i powinien ten cały luz, co tutaj jest, się wybrać. Ale to jest tylko teoria. Więc na razie to demontuję i zaraz będziemy to wklejać, ale to już w kolejnym ujęciu. Dobrze, jesteśmy dalej. To za ten czas wyschło. Mam klej do gwintów. On jest taki mocniejszy. Powinien dać radę. Tylko on już mi tyle razy zeschnął, że nie wiem, czy mi się uda coś z niego wycisnąć jeszcze. Dużo nie potrzebuję de facto. Ale. O, coś idzie. Damy sobie troszeczkę od środka. Tego nie widać, bo jest czerwone na czarnym, więc będzie tutaj lepiej widać. Dam tego naprawdę troszkę więcej, bo po prostu chcę, żeby to trzymało. Dlatego daję więcej. Normalnie wystarczy tego kapka. Ale też chcę, żeby wszystkie luzy były wybrane. I teraz tak. Muszę to w miarę szybko zrobić, bo te kleje schną beztlenowo. Czyli jak nie ma tam tlenu i ma styk z materiałem metalicznym, to zaczyna chnąć. I co ja patrzę, że jest tego za mało. Muszę więcej dać, żeby lepiej to pouzupełniać te braki w materiale, bo według DTR-ki ten klej ma do jakiejś tam grubości możliwość jakby łatania tego i on przewiąże na tyle, żeby to trzymało. I teraz sobie muszę zobaczyć. Ok. I wskoczyło. Teraz ja sobie wezmę. Tutaj mam takie ściepy. Nie chcę za bardzo, żeby mi złapało tą bieżnię z łożyska, bo będzie problem kiedyś to zdemontować. A na pewno prędzej czy później będzie trzeba. Więc tak. To złapiemy sobie. I teraz tak. Jeszcze muszę raz sprawdzić. Tak, to jest używana część, to jest nowa część, bez porysowań i sobie damy tak. Jeszcze jest luźne. Wstępnie w paluchach skręcimy. I teraz sobie wymyśliłem takie coś, że pędzle są grubsze od, powiedzmy, tutaj tego kołnierza, więc mi się uda to ścisnąć na tyle, żeby później dokręcić. Więc lecimy z tematem, tylko nie wiem, czy mi się to tak uda, jak ja bym chciał. Robiłem sobie przymiarki, ale przymiarka przymiarką, a zrobienie zrobieniem. Więc nie będę was naciągał i będziemy zaraz lecieć dalej, jak to wsadzę i zamontuję. Dokręcamy. I mam nadzieję, że klej jeszcze nie wytwardnął. Ja to muszę dość srogo dokręcić. Nazwijmy to tak. Tu się mocno już to wbiło do środka, jak widać. Ale mniej gadania, więcej kręcenia. Muszę to dobalić ile sił. Tylko, że alternator ucieka mi. Tu mam za chudo, albo mam za słabą siłę przy dokręcaniu. Dobra, troszkę więcej siły. Jedną ręką się zapieram, drugą ciągnę. Okej. Okay. Masa razy przyspieszenie, razy gwałt i chyba jest okej. Okay. Więc teraz mam pędzle wielorowkowe. A tutaj za bardzo to nie ucierpiało, poza tym, że tutaj imadło ugryzło jednak kółko. Na szczęście nie wykorzystuje wszystkich rowków.
ale rowki są całe, które mnie interesują, więc jest git. A że tutaj to oberwało, trudno. Tutaj to oberwało plastelinium, ale ma przynajmniej fajne pędzle wielorowkowe. Ergo. Dobra. Co ja chcę sprawdzić jeszcze na szybko? Sprawdzimy razem. Jak się kręci? Ja się ruszam, więc nie idzie tego określić, ale nie widzę jakiegoś zbytnio dużego bicia. I o to mi chodziło, bo od środka na długiej powierzchni jest coś bardzo prostego, co dolega tutaj jest łożysko. Więc do łożyska dolega powierzchnia z łożyska, co jest szlifowana do tysięcznych. Później jest blacha, która raczej jest prosta, podkładka, która jest raczej prosta, kółko, które jest średnio proste, plus jest zaś podkładka, która jest mega prosta i nakrętka, która to dogwałca razem z sobą. Więc między dwoma prostymi powierzchniami, jedna, która jest krzywa, zawsze się dopasuje do tego prostego. I o to mi chodziło. Więc to będzie chyba tyle. To musi wytwardnąć. Zostawię to na dzień czy na dwa. Dam temu wystygnąć i tyle w temacie. Zobaczymy, jak się to spisze, powiedzmy, w kolejnym teście agregatu. Może za niedługo. To jest tyle na razie. Jakby ktoś miał jakieś pytania, pytajcie śmiało. A takie odcinek na zapleczu, bo za dużo ostatnio nic nie wrzucam. Więc dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.